Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałbym Państwu pokazać sposób na konfigurację routera firmy TP-Link, routera ADSL, czyli rozwiązania dla Neostrad lub dla usługi ADSL-owej Netgear, czyli NET24. Jest to model TDW8901G. Nie jest to najnowszy model, jednak bardzo dobrze się sprawuje, no i jego cena jest bardzo, bardzo atrakcyjna. Co należy zrobić, żeby dostać się do tego routera? Wpisujemy sobie adres 192.168.1.1, oczywiście po podłączeniu już tego routera. Musimy go tutaj podłączyć. Jest jeszcze podłączony, teraz podłączyłem dopiero. Po chwili się powinien zalogować. Wchodzimy sobie 192.168.1.1. Jeżeli byliśmy wcześniej zalogowani, tak jak ja przed chwileczką, to nie poprosi o hasło użytkownika. Jeżeli poprosi, to domyślne hasło to jest domyślny użytkownik, jest admin i hasło również admin. Oczywiście to jest później do zmiany. Jeżeli nie jesteśmy zaawansowanym użytkownikiem komputerowym, nie wiemy dokładnie, jak skonfigurować takie urządzenie, to polecam skorzystać z bardzo dobrego Quick Starta. Klikam sobie tutaj Quick Start, Run Wizard i mamy wybór opcji. Po kolei przeprowadzi przez wszystkie potrzebne funkcje. Klikamy sobie Next. Wybieramy po pierwsze strefę czasową, ponieważ Polska jest strefą czasową plus 1, czyli mamy tutaj samo co Berlin. Wybieramy Berlin, Next. Nie jest to najważniejsza rzecz, jednak na przykład przy statusach, o której godzinie mieliśmy jakieś połączenie, cokolwiek, no lepiej, żebyśmy wiedzieli dokładnie, jak to wygląda. Przy tych wszystkich typach połączenia z naszym providerem internetowym wybieram sobie PPOE, PPOE na PPOA. Jest to zarówno dla Neostrady, jak i dla Netgear. Klikamy Next. Coś nam się nie chciało tutaj uruchomić. Przechodzimy do pisania konfiguracji tego PPOA. Wpisujemy username i password. Oczywiście możemy pisać od razu username i password, który dostaliśmy od telekomunikacji lub od Netgear. Jednak dla pewności, że ta usługa została dobrze, że nie mam problemu z, nie wiem, z synchronizacją, tak naprawdę łączy nam się z internetem, tylko na pewno nie popełniliśmy błędów w haśle, polecam na początku użyć domyślnych testowych ustawień, czyli wpisujemy dla Neostrad rejestracja neostrada.pl. Hasło jest rejestracja. Te ustawienia umożliwią nam tylko i wyłącznie korzystanie i otwarcie strony www.tp.pl. Jednak w ten sposób wiemy, że nasz router się konfiguruje, synchronizuje z linią telefoniczną i jest wszystko w porządku, tylko na przykład, nie wiem, popełniliśmy błąd w przypisywaniu hasła, ponieważ tam mamy znaczenie małe czy duże litery. Przy usłudze Netgear jest sytuacja podobna, możemy użyć ten, wpisujemy sobie NET24 i NET24. Przy usłudze, wracając do usługi Neostrady, rejestracja, też rejestracja, bardzo ważną rzeczą, WPI musi być 0, czyli zakres jest WPI 0.35. Jest to bardzo ważna informacja, ponieważ bez tego może się nie łączyć i przy typie połączenia proszę wybrać PPOA WCMUX. I to jest cała prawidłowa konfiguracja dla Neostrady. Jeżeli to jest Netgear, tutaj wpisujemy 8 i tutaj wpisujemy 35, a tu wpisujemy, wybieramy sobie PPOE LLC. I taka jest między tymi dwoma usługami różnica. Wybieramy Next. Teraz mamy ustawienia sieci bezprzewodowej. Po pierwsze, czy ma być włączona, czy ma być wyłączona. Po drugie, nazwa tej sieci. Możemy sobie wpisać na przykład domek. Po trzecie, przepraszam, back.
Po trzecie, czy mamy mieć tę sieć zabezpieczoną? Oczywiście radzę zabezpieczyć najlepiej kluczem WPA 2 PSK. Wybieramy sobie to. To się nam powiększy możliwości konfiguracji. O możliwość wpisania klucza zabezpieczającego, czyli hasła inaczej rzecz biorąc. Coś jakoś tak. Proszę bardzo. Tutaj nic nie zmieniamy, może być TKIP, może być ustawione. Wpisujemy sobie na przykład hasło nieznane. Na przykład, to jest oczywiście przykład hasła. Zawsze wpisujemy takie hasło, żeby było łatwe dla Państwa do zapamiętania, ale trudne do rozszyfrowania. I to jest wszystko, co potrzebujemy do ustawienia sieci bezprzewodowej, jeżeli chodzi o ustawienie podstawowe. Klikamy sobie Next. To jest wszystko. Jak mamy informację, że Quick Start Complete, czyli wszystko, co potrzebowaliśmy, zrobiliśmy. Teraz sobie te wszystkie informacje router save'uje i jest save changes. OK. Te wszystkie informacje możemy oczywiście znaleźć standardowo, bez quick starta. Znaczy, jeżeli chodzi o internet, robimy interface setup, robimy internet. Jak Państwo widzicie, mamy tutaj 8.35 to Lanety, jeżeli ten, to 0.35. Jeśli tutaj mam PPO, PPO to zarówno dla Lanety, jak i dla Namskady. Service name możemy wpisać, nie musimy. Username, hasło i w tym miejscu oczywiście to później Państwo zmieniacie, czyli wpisujecie sobie na przykład, nie wiem, tam jakie hasło się na A, G, 8, 9, 3, tak. I tu oczywiście Państwa hasło. Nic Państwo nie zmieniacie. Tu oczywiście przy nas radzie musi być PPOA, WCMUX. Tutaj więcej funkcji nie należy zmieniać. Tutaj mamy Dynamic IP, ponieważ nasza korzysta z dynamicznego IP. Mamy możliwość dalej ustawienia sieci LAN. Sieć LAN, czyli sieć ta przewodowa, sieć nasza wewnętrzna, czy mamy, tu jest serwer DHCP, czyli czy nasze komputery mają mieć przyznawane automatycznie numer IP, czy też będziemy to robić ręcznie. Jeżeli automatycznie to robimy, najpierw niczym się właśnie nie przyjmujemy, wszystko się będzie działo automatycznie. Jeżeli potrzebujemy wpisać DNS, tutaj też tego możemy użyć, mamy use user discover DNS server i tutaj wpisujemy je oczywiście ręcznie. Wireless, czyli to wcześniej konfigurowaliśmy, tylko więcej opcji. Po pierwsze, możemy oczywiście sobie zmienić tutaj na Polskę. Możemy sobie zmienić kanał. Jeżeli kanał pierwszy jest niezarejestrowany, proszę go użyć. Jest to jeden z lepszych rozwiązań. Siła transmisji radia, jeżeli mamy, nie wiem, wątpliwości, że to radio może wpływać na przykład na nasze zdrowie, można to sobie zmienić tylko na tyle, żeby oczywiście nasze komputery, nasze urządzenia miały dostęp, żeby sobie ustawić load. Tu ustawiamy sobie tak samo SSID, możemy sobie zmienić, czyli nazwę naszej sieci bezprzewodowej, nasze hasło. Kolejną opcją jest Wireless MAC Address Filter. Jest to dodatkowy system bezpieczeństwa, gdzie na przykład jeżeli to aktywujemy i tutaj będzie Allow Association, i tutaj na przykład piszemy, i tutaj w tym momencie tylko te komputery, te karty sieciowe, które będą tutaj wpisane, a te adresy, będą miały dostęp do naszego routera, do naszej sieci, do internetu. Address setup, mamy tutaj firewall, mamy routing, mamy NAT, mamy QoS i tutaj się trochę przez chwilkę dłużej zatrzymam. I QoS, czyli Quality of Service, czyli inaczej przydzielanie pasma w zależności od usługi przykładowej. Jeżeli mamy telefonię internetową, mam podłączony telefon, przykładowo dla włącza numer 1, to dobrze byłoby taki QoS skonfigurować, czyli jakby zagwarantować mu dobre pasmo, żebyśmy mieli pogłosu, żebyśmy mieli przerywania itd. No, to jest pierwsza zasada, czyli pierwsza opcja przy tym Quality of Service. Robimy Activated. Mamy na przykład aplikację, jeżeli to jest telefon internetowy, to wybieramy SIP. Wybieramy, że jest podłączone do tego złącza i to wszystko wystarczy zapisać, powinno się już przyjąć i powinniśmy dzięki temu korzystać już z Quality of Service.